Siemanko, cześć Wam. Dzisiaj znajdujemy się w Volkswagenie Golfie 4. No i wiadomo jak to jest. Zdarza się to albo latem, gdy jest bardzo ciepło, albo zimą, gdy jest bardzo zimno. No i przeważnie tak jest, że pada Wam wentylator, czyli właśnie tutaj. Właśnie tutaj. To ja mam już też nowy wentylator. Nowy wentylator jest. Jest tutaj, dzisiaj będziemy go chcieli zamontować, prawda? Żeby go zamontować, nie jest to aż takie trudne. Nie jest aż takie trudne, widzicie tutaj, tu był schowek, trzeba odkręcić ten schowek. Schowek się trzyma na 1, 2, 3, 3 śrubki u góry. 1, 2, 3, bodajże 4, 4 na dole. Wtedy są jeszcze dwie takie śrubki. O, plastikowe do osłony tej dolnej, o tej osłony. Tą osłonę też trzeba odkręcić. Wtedy tą osłonę trzeba odsunąć. Tam z dołu są takie dwie śrubki na klucz 7 czy 6 bodajże. No zaraz to sobie sprawdzę. Mam tutaj zestaw kluczy takich malutkich. Tą osłonkę dolną trzeba odkręcić. Ten wentylator trzeba tutaj, o widzicie, wysunąć w dół. Ja tu już wtyczkę mam sobie odpięte. To jest samochód z klimatronikiem, więc jest tylko ta jedna wtyczka. To sobie odczepiamy, ten wentylator odsuwamy w dół, prawda? Wyciągamy go, montujemy ten nowy w odwrotności, czyli wsuwamy go do góry. Potem przykręcamy tą klapkę na dwie śrubki. Przykręcamy sobie tą osłonę dolną, ona też jest na dwie śrubki. No i wtedy zakładamy schowek. Schowek jest tutaj, można go jeszcze troszeczkę przeczyścić, bo widać, że to nigdy nie było rozbierane, jest taki brudny. No i przed schowaniem schowka, prawda, trzeba podłączyć tutaj tą jedną wsuwkę, ona jest z tej strony, to jest do podświetlania schowka. No w zasadzie nic trudnego. Cały zabieg, pomijając nagrywanie filmiku, bo filmik ma 2-3 minutki, czyli prawda, w 10 minut powinno być zrobione tak naprawdę, więc nie ma czym się stresować, warto to zmienić samemu, nie ma co jeździć do mechanika, nie ma co płacić mechanikom, prawda? Tu jest tak troszeczkę ciemno, widzicie, podświetla to sobie teraz widzicie jak to wygląda, nie ma czego się bać, naprawdę. Powiem Wam tylko, że jak chcecie to rozkręcać, no to trzeba mieć o taki kluczyk malutki, albo po prostu zwykły śrubokręcik czerwony. Mój jest czerwony, wy nie musicie mieć czerwonego. Pokażę Wam to, jak to wygląda. Już to Wam pokazuję, tylko jak to tu chwycić. Mam taki zwykły śrubokręcik, prawda, biorę sobie tak, o, ładnie trzyma, da się odkręcić. Także jeżeli nie macie takiej nasadki, to niczym się nie przejmujcie. Poszukajcie różnych rozmiarów śrubokręcików drobnych i da się to odkręcić, da się to przykręcić. Ja to właśnie tak zrobiłem. Także tyle na dzisiaj. Ja to tu wyciągam, składam i idę robić coś innego, bo w zasadzie mam co innego w planach. Tylko Wam chciałem pokazać, jakbyście nie wiedzieli. Hejo, pozdrawiam.